za dary, owoce, plony naszych ludzkich rąk. Piękna wielka uroczystość jego wzięcia na świecie Marii Pan. Tak jak Maria została wzięta z ciałem i z duszą do nieba, tak i my mamy ufność w to, że kiedyś wystąpimy za dary, owoce, plony. Narodzenia jest największym świętem Boga Ojca. Wielkanoc, Syna Bożego. Zielone Świątki, świętem Ducha Świętego. O tyle niebowzięcie na święcie Marii Panny jest największym świętem Matki Syna Bożego. Według najstarszych zapisków historycznych zaśnięcie niebowzięcie Bożej Rodzicielki Ojcy Rodzicielki nastąpiło w 48 roku po Chrystusie, więc 15 lat po niebowstąpieniu Pana Jezusa. Jak otrzymuje stara tradycja apostołowie, wiedzeni, natchnieni przez Ducha Świętego, zebrali się w Jerozolimie, aby asystować Marii w tych ostatnich chwilach jej ziemskiego życia. W momencie jej zaśnięcia widzieli i słyszeli chóry aniołów, słyszeli śpiew. Ciało na święcie Marii Aniołki zostało złożone w grobowcu, w Getsemanie. Przez 3 dni rozbrzmiewał tam hymn anielski, ale po upływie tych 3 dni przybył jeszcze z Indii apostoł Tomasz, który nie mógł brać udziału wcześniej w tych uroczystościach. Pragnął więc zobaczyć ciało Maryi. Na jego prośbę otwarto więc grób, ale ciała nie znaleziono. Tylko prześcieradło, które było spowite jej ciało, wydające w dodatku woń, jak oni to mówili, niewypowiedziane. Obecni zrozumieli, że Pan, któremu spodobał się przyjąć ciało z dziewicy Maryi, zachował jej ciało dziewicze i niepokalane, nieskażone i również w stanie uwielbionym zabrał do nieba. Jedni powiadają, że na pamiątkę, jakoby w grobie Matki Bożej po otwarciu znaleziono cudowne, pachnące róże. Inni dlatego, że Matka Najświętsza była najpiękniejszym kwiatem, jaki kiedykolwiek się na świecie pojawił, więc święci się kwiaty jako symbol Marii. Przeniesione dzisiaj do święcenia kwiaty, zioła, symbolizują nasze uczucie, oddanie jej naszej sercu duszy. Kiedy zjawia się ktoś miły pośród nas, jakiś niezwykły gość, czy nadchodzi uroczystość kogoś kochanego, wręczamy mu na powitanie kwiaty, które mają być symbolem naszej miłości, naszych uczuć względem tego człowieka. Dziś zjawia się wśród nas nasza duchowa Matka Maria, więc my również przychodzimy do niej z kwiatami. Przynosimy również warzywa i owoce, jak i wydała ziemia. Ofiarujemy również zioła, które cieszą się pięknem polskiej ziemi. Niosąc kwiaty, dziękujemy Ci Boże za piękno przyrody polskich gór i łąk. Procesję zamyka Darkowski, wina.